piątek 27 października w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Cieszynie odbyła się gala konkursu Selfie z marką Śląsk Cieszyński. Organizatorem tego fotograficznego wyzwania jest m.in. portal OX.pl, ale także Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej OLZA, Powiat Cieszyński oraz Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu. Mogę się cieszyć nie tylko, że to kolejna wspólna edycja, ale również z tego powodu, że na coraz większej liczbie fotografii mamy czystą stronę Śląska Cieszyńskiego. Ja to w zeszłym roku też podkreślałem. Bo traktowanie Śląska Cieszyńskiego w tym układzie polsko-czeskim wspólnym to jest na pewno ten kierunek, który nas nie tylko jako zarządzającego marką, ale również i właśnie region cieszy. Wszystkim z uczestników i tych, którzy tu na sali są i tych, których z nami nie ma. Pięknie dziękuję za udział. Podczas spotkania podsumowano konkurs, ale przede wszystkim wręczono nagrody. Laureatką tegorocznej edycji została Joanna Bogacka. Nie znaliśmy tych miejsc, my przeprowadziliśmy się na Śląsk Cieszyński 5 lat temu i praktycznie w ogóle nie znaliśmy tych miejsc, więc ten konkurs był dla nas naprawdę super. Szczerze mówiąc, nie liczyliśmy w ogóle na nagrody, chcieliśmy po prostu poznać region. Drugie miejsce zajęła Klaudia Byrd, zaś trzecie Agnieszka Pawlitko. W tym roku przyznano również wyróżnienie dla Lorety Lewiak. Laureaci mieli także okazję do pochwalenia się swoimi wierszowanymi odpowiedziami, a nawet gwarowymi, na konkursowe pytanie. Na tej ziemi królowo polskich rzek swój początek bierę. Wszystko, co tradycją łowione, piękne mądolin jest serca szczere. Wiele razy rozmyślą o Śląsku Cieszyński i zostać tutaj w Dycki to je moje marzenie, a spłynimy rodziny ze stera korzeni. O oprawę muzyczną spotkania zadbała Zuzanna Macura. Honorowy patronat nad konkursem objęli starosta cieszyński Mieczysław Szczurek, wójt gminy Dębowiec Tomasz Branny oraz Janusz Pierzyna, przewodniczący Rady Euroregionu Śląsk Cieszyński. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.